przyszłego roku, czy za 3 lata, no może urośnie taka dłuższa i siwa. No jest, jest, wszystko jest taką dobrze. Taką dłuższą i siwą miał ojciec Pio, który, o którym ksiądz mówił na roradach. Dzień też dobry, miał taką kochane dzieci, brodę. Dzień dobry, kochani mieszkańcy. Witam bardzo, bardzo serdecznie na naszym kościerskim ryneczku. Witam też serdecznie naszych panów burmistrzów, którzy w mikołajkowy, wyjątkowy dzień przyszli. Witam was serdecznie już o godzinie 10:00. Przyjedzie do was team mikołajkowy. Niebawem zaszczycą nas swoją obecnością na kościerskim ryneczku, a ja tak sobie myślę, że wszystkie dzieci, które tutaj dzisiaj do nas przyszły, były bardzo grzeczne przez caluteńki rok. Kochani, czy wy wiecie, jak trzeba witać świętego Mikołaja? Czy dzieci wiedzą? Siwą brodę ma, jakie brodę pocałuję, ty mi prezent dasz. Jak się go wita? Tak, a powiedzcie, jak się go wita? Głośno, teraz sobie przećwiczymy, zanim jeszcze nie ma Mikołaja. Jak witamy go? Ja cię w brodę pocałuję, ty mi prezent dasz. Dzień dobry. Dzień dobry. A może jest jakiś specjalny okrzyk, który zna święty Mikołaj? Jaki? Ahoj, Mikołaju! Tak, może być. Ahoj, Mikołaju. I będziecie głośno, głośno witać wszyscy Mikołaja. A jak jeszcze? Ha, ha, ha. O, ten okrzyk na pewno znają wszystkie dzieci. Ho, ho, ho. Tak? Znacie dzieci? Ho, ho, ho. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pamiętajcie tylko, żeby głośno witać naszego Mikołaja. Witała szkołami, przedszkolami, tak jak tutaj przyszliście. Ale to dlatego, żeby latać i oświetlać sobie drogę, nie? Mamy piosenkę. No to świetnie. Pewnie wasi opiekunowie, których również witam. A, wszystko to się liczą, tak? Liczą się, pewnie, że się liczą, nie? Mikołaju, Mikołaju, siwą brodę masz, ja cię w brodę pocałuję, ty mi prezent dasz. Świetnie mu poszło, to pewnie przez to, że dobrą pogodę mamy. To co, jak witamy tego Mikołaja? Ho, 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 pamiętacie? Ale wszystkie dzieci razem. Witamy go, potraficie, jedliście śniadanko już dzisiaj? No to super, to macie siłę, żeby powitać go głośno. To robimy próbę, tak? Robimy próbę. Uwaga, 3, 4. Wszystkie dzieci witają Mikołaja. O. I machamy do niego, zobaczcie, żeby on zobaczył, że tu kościerzyna na niego czeka. Kościerzyna czeka na Mikołaja i panowie burmistrzowie też czekają. Witamy serdecznie panów burmistrzów. Wszystkie dzieci w Kościerzynie są brzydkie. Także gdzieś mu to musimy zrobić miejsce, żeby on wjechał na środek, na rynek. Weźcie tam, tak rozsuńcie się. Ja jeszcze szybciutko tylko będę sprawdzała, czy już wszystkie grupy z nami są. Czy jest szkoła podstawowa numer 1 w Kościerzynie? Jedyneczka jest? Nie ma jeszcze jedynki, oni mają najbliżej i jeszcze ich nie ma. Szkoła podstawowa jest, a tam jest, no to głośno, śniadanie zjedzone. Dobra, szkoła numer 2 w Kościerzynie. Brawo, przedszkole Puchatek. Puchatek. Słuchajcie, ten dzwoneczek jest bardziej głośny niż wasze okrzyki. Chyba słabe były śniadania. Ja jak was nie słyszałam. A Mikołaj słyszał? Mikołaje usłyszeli, na pewno zasłużyli na prezenty. Na pewno chcecie im coś powiedzieć od siebie. Kochany rzecznik, dzisiaj przywieźliśmy naszego przyjaciela, pieska. Pamiętajcie o zwierzątkach waszych, które są w domu, poza domem, żeby były zawsze dokarmione.
żebyście o nich ciepło myśleli, bo one wam zawsze odpłacą. Ja dzisiaj chcę was wszystkich ucałować, może mi się to nie uda, ale pamiętajcie, jesteście nam wszystkim tutaj bardzo potrzebni, a także waszym zwierzątkom. Dziękuję. No ja myślę w takim razie, że nasze kochane dzieci zasłużyły na paczuszki słodkich upominków, prawda? Zgadzacie się, tak? Zaraz będę je wręczał. Pan Henryk Baszanowski zadba o to, żebyście mogli zobaczyć w telewizji, jak pięknie spotykaliście się dzisiaj z Mikołajem. To może po kolei zaczynamy. Szkoła podstawowa numer 1. Zapytamy, jakie mają niespodzianki dla was. Słowa a jako piosenek. Dobrze. Nie pokażę mi Mikołajowi język. Proszę, dla paru grzecznych dzieci coś tu znajdziemy. No. Dziękuję. Brawo, brawo. Dobra, to idziemy dalej. O jest. Daj rączkę tu. Mama, pomóż! Mama, pomóż! No, no, możesz! No, tu mamy grupę z jakiego przedszkola? Przedszkole w parku. Czyli Kids Planet Przedszkole w parku. Jest ktoś taki, ktoś to chce właśnie dziś odwiedzić mnie. Miły, starszy, siwy pan z wielkim workiem. Przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny dzień. Bardzo pięknie. Wy razem śpiewacie. No to świetnie, to będzie nas taki... Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.